jakieś takie, nie wiem, krewety, langustyny z niebieskimi nogami. To są takie ogromne krewetki, moja ręka jest wielkości tej. Wow. Cześć, witamy Was dzisiaj ze słonecznej Tajlandii. Idziemy właśnie na bazar, Night Bazar. Jesteśmy w Hua Hin miejscowości. To jest niedaleko Bangkoku, jakieś 3 godziny. Tak, Czesio już miał urodziny. Już 3 godziny, 4 godziny pociągiem jechaliśmy. Idziemy na Night Bazar. To jest taki market uliczny, który jest po południu. Otwiera się koło 18. My idziemy trochę wcześniej, żeby było jasno. Pokażemy Wam, co tam można dobrego zjeść, co można kupić, czego się napić. Zapraszam do oglądania. Tutaj wychodzimy z naszego apartamentu. Ruch uliczny jest bardzo głośny cały czas. Tutaj się coś dzieje. Samochody jeżdżą, skutery. O, tutaj koguty. Także ogólnie tak wygląda główna ulica. Tutaj ciężko jest też przejść. Jest w pewnym momencie przejście dla pieszych, światła są, wszystko całkiem nieźle działa, no ale trzeba dojść do tego miejsca. Także idziemy. Przed nami jakieś 10 minut, 12 minut spaceru, to jest jakieś półtora, nie no, kilometr 200 mniej więcej do tego bazaru. Całkiem okej. Tutaj jakaś, to jest, sprawdzałam w internecie, to jest restauracja. Taka dla zagranicznych. Tutaj nad nami kable. Przechodzimy. Jak strzała. Okej. Dlaczego też masa? Ma plecy? Mhm. Więc jak się tak. No nie wiem, czy dla dzieci jest. To jest właśnie to przejście dla pieszych ze światłami, które jest tutaj jedyne, które z których widziałam. Tak to trzeba przebiegać przez ulicę. Tak to wygląda. Są światła, jest duży ruch. My już przeszliśmy. Jeszcze przejdziemy na drugą stronę i idziemy już prosto na Night Market. Wegańska knajpa nawet jest. Prawie doszliśmy, zaraz skręcamy i zaczynamy zakupowe szaleństwo. Tutaj już wchodzimy właśnie na bazar. Tu są jakieś lody. A, tu też chyba naleśniki robią albo coś. Jakieś koszulki. A tam takie wkładki są fajne. Mamy jakieś mięso. To się dopiero rozkładają, bo to się dopiero rozpoczyna. O. Czesio! O, to takie ładne liany jakby. A jeszcze los jakiś. Ale to są jakieś ostre rzeczy. To jest sır z papryką. A tu właśnie pataje robią. O, jakieś świnki. O, mam na no, szaliki takie ładne, chusty. O, tu są właśnie te tajskie lody.
O, takie na oczy, tak? O, i czapki są też. Dobrze. O, nawet kebab chicken. A to chyba, jak oni tu byli, pomału, pomału pozdrawiam was serdecznie. Jeśli oglądacie i słyszycie, to chyba byli na tym kebabie, mi się wydaje. Oglądałem. A jest, jest. Odcinek, jak oni tu byli. A, są kokosy, mango. Co byś chciał wypić? No tam były takie. No to wracamy. To znajdź miejsce, gdzie można skręcić. O, Czesiek, taką sobie kup koszulkę. O, taką tam na górze. 289. Hamulce sprawdzasz? To są słabe. Właściwie nie ma. A, tutaj są świeże pomarańczowe soki. Coś tam, coś tam. Co, kupujesz jakieś spodnie? Nie. Jakieś suszone owoce morza. Są owocki. Też pani coś robi. Oj, wygięło ci się, koło ci się wygięło. Coś, oczekaj. O, tu też są banany. O, tutaj są właśnie owoce morza. Będzie takie smoothie, Czesiu, wiesz? Właśnie sobie zamówiłam takie lody za 50. O, tutaj kokosowe lody. Tutaj można sobie wybrać dodatek. I w takim kokosie, jeszcze z kokosami. Także zaraz będziemy próbować. Tutaj wzięliśmy też shake'a. Co tam masz dobrego? Mango. Mango. Widziałam, że pani ci też dodała kokosa i wodę kokosową. Dobre, no. Super. O, a to? A to arbuzowy, tak? I dla Uli też będzie arbuzowy. Mama mówi mi, że a placki? Placki? No już, poczekaj, zaraz będziemy szukać. Tam była jakaś zupa z owoców morza. O, tata. A później jeszcze lody będą. Halo, Rolex, Franklin, Omega. O, tutaj braliśmy, tak. Zamówiliśmy sobie roti, czyli takie tajskie naleśniki. To się ma z bananem, z miodem i z czekoladą. Dobre? Tak, Urszula ma z samego naleśnika z czekoladą. Dobre, Ula? Siedzimy sobie gdzieś tutaj na schodach, na tyłach. I jemy. My już wracamy z bazaru, więc tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie.
Czy zjedlibyście coś tam ciekawego? Idziemy na bazar, na ten targ uliczny. Dzisiaj możemy tam dłużej spędzić troszkę czasu i... Nie chcesz, Ula nie lubi się psikać przeciw komarami. My też nie lubimy, ale jeszcze bardziej nie lubimy, jak komary nas gryzą, wiesz, Ula? Dzisiaj możemy troszeczkę na spokojnie tam pochodzić, bo byliśmy ostatnio, ale Czesiek wtedy miał mało czasu, teraz mamy dużo czasu, także idziemy jeszcze raz wszystko zobaczyć. Chodzimy na bazar, już jest koło 19, także wszystko już jest rozkręcone, dużo ludzi się dzieje, ptaki hałasują, że jest wszystko. Kokos 35. Banany po 20. Cała kiść. Ananas, jakie ładne. O! A nawet kebaba tu robią. Mamy taką knajpę z owocami morza, tutaj jakieś takie, nie wiem, krewety, langustyny z niebieskimi nogami. To są takie ogromne krewetki, moja ręka jest wielkości tej. Wow. Tu są jakieś kraby, tu pan wszystko grilluje. Wow, tu jakieś kalmary. To są te ogromne krewetki. Zobaczcie, to jest moja ręka. One są większe niż moja ręka. 1,003. Czesiek negocjuje kolację. Jeden kilo, takie trzy ważą krewety. Nieźle. Nieźle. I tu sobie można usiąść. Czesio teraz... Czesio wybiera sobie rybkę, którą będzie jadł. Się dzieje, tu jest sporo ludzi. My już sobie usiedliśmy, tu pani przyniosła nasze zamówienie, będą je grillować. Jeszcze sobie chcemy takie małże domówić, może coś jeszcze? No, zobaczymy. Zamówiliśmy wodę, taka fajna, takiej jeszcze nie widzieliśmy. Dużo ludzi jest. Menu jest bardzo duży wybór. O, tutaj są właśnie te krewety wielkie. I tutaj takie małże zamówiliśmy. I jeszcze tutaj rybka dla Czesia. No już po jedzeniu zapłaciliśmy 1460 batów. To jest jakieś 180 zł. Także pewnie to będzie jedna z droższych kolacji w Tajlandii naszych, ale bardzo dobre krewetki, można porównywać śmiało z tymi, co jedliśmy w Lizbonie, także bardzo, bardzo smaczne. Miesiąc temu jedliśmy, oczywiście te w Lizbonie moim zdaniem były lepsze, ale to dzięki temu, że po prostu masło tam było i ten czosnek na górze były smaczniejsze niż te tutaj, ale smak krewetek jest taki sam. Czas na naleśniki. Ula ma tutaj z nutellą, Czesio ma z bananem i z nutellą. Ceny są takie. A chciałbym naleśniki, ja już nie jem. Tak. A Czesiek tam sobie je... Co tam jesz? Okej. Okay. Dobry, Czesio? Ja to sobie zamawiam właśnie kebaba, tu pan mi robi, tu pani robi te roti. 40 batów. A zamówiliśmy takie coś, tutaj jakieś małe wafelki.
8 sztuk za 10 watów. No, spróbuj. Dobre? Dobra, to jedno jest z kokosem, a drugie jolk. Nie wiem, co to znaczy jolk. Chodź, idziemy. A, tutaj jest dalej mięsko. Czym jedziesz? Przyjechałeś? A, faktycznie. Są tory. Tory tu są. Idziemy na masaż, korzystamy, że Ula zasnęła. 99 batów za 30 minut, masaż stóp. O nie, Ula się obudziła. Dobra, Ula zasnęła jednak, także wszyscy we trójkę sobie siadamy i będziemy masowani. Jak tam, Czesio? Jak tam? Wróciliśmy, dzień pełen wrażeń, idziemy powolutku już spać. Dzięki za oglądanie naszego odcinka. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, będzie nam bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jak wy spędzacie czas w Tajlandii. Dzięki, cześć!